Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie z Zakopanego. Witamy widzów programu pierwszego i telewizji Polonia. Przed nami druga seria konkursu o Mistrzostwo Polski w skokach narciarskich. Konkursu, który dziś odbywa się bez udziału Orła z Wisły, Adama Małysza, ale jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Obok mnie Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Panie prezesie, dlaczego nie ma Orła z Wisły? No to jest akurat proste. Adam potrzebuje odpoczynku. Przed nim turniej czterech skoczni, także już po Engelbergu trener Lepisto podjął decyzję. Ustaliliśmy to telefonicznie, w związku z tym Adam dzisiaj odpoczywa. Ale emocji, tak jak już mówiłem, nie brakuje pod Wielką Krokwią, na Wielkiej Krokwie, albowiem skoki są bardzo, ale to bardzo dobre. Prowadzi po pierwszej serii Kamil Stoch i to zaskoczenie nie jest. Tak, przede wszystkim minus 8 stopni Celsjusza, temperatura, lekki terny wiatr, lekkie ruchy powietrza do 1,5 metra na sekundę i Kamil Stoch, który prowadzi i po to w zasadzie w tym konkursie skacze, żeby tutaj, będąc na miejscu, w tych warunkach zwyciężyć i jechać z bardzo dobrym nastawieniem psychicznym na turniej czterech skoczni. Oto skok Kamila Stocha, skok na odległość 130 metrów. Kamil wyprzedził, oddał skok o 4 metry dłuższy niż Klemens Klimek Murańka. 124,5 metra skoczył Rafał Śliż, 124,5 metra Łukasz Rutkowski, a 123,5 broniący tytułu Robert Mateja. Tak, no przede wszystkim niespodziankę kolejną już sprawił nam Klimek Murańka, 13-latek, który tutaj zajmuje drugie miejsce. No, Rafał Śliż i Robert Mateja, no cóż, ten, myślę, że to są seniorzy, których powinno stać na więcej, ale w tych warunkach, w rywalizacji ze Stochem, z tego rozbiegu, to myślę, że w miarę zadowoleni z tych skoków też mogą być. Proszę Państwa, skoki narciarskie mają wierną rzeszę swoich kibiców. Wśród tych kibiców jest również najlepszy hokeista Polski ostatnich lat, Mariusz Czerkawski, z którym rozmawia Maciek Starowicz. Mariusz, witamy w Zakopanem. Święta i okazja, aby obejrzeć skoki narciarskie na żywo, robi wrażenie. Tak, oczywiście. No, cieszę bardzo, że trochę bliżej jest ze Stanów, ze Szwajcarii niż ze Stanów. Także tutaj mogłem przyjechać na 4 dni. No niestety dzisiaj muszę wracać do Warszawy, jutro rano samolot z powrotem, treningi, ale cieszę się, że mogę po raz pierwszy tak naprawdę na żywo no zobaczyć, jak to wszystko wygląda i jestem pełen podziwu. Jeździłeś na nartach w Zakopanem? Nie wolno ci w trakcie sezonu? Oficjalnie nie jeździłem, ale generalnie oczywiście, że musiałem spróbować poczuć te znowu tą przyjemność, radość, tym bardziej, że pogoda dopisała. Jeździliśmy 2 dni praktycznie, także no, było bardzo przyjemnie. Nie skacze Adam Małysz, ale Kamil Stoch i ten 13-latek Klimek Murańka robią wrażenie. No tak, to jest niesamowite, naprawdę widać, że ta pasja, to zaangażowanie, ten talent, no jednak poparte pracą, to wszystko procentuje i na pewno będziemy mieli wiele emocji. Dziękuję Ci bardzo, cieszę się, że mogliśmy Cię gościć na naszym ekranie i że mogliśmy Cię gościć podczas Mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Powodzenia, aby do końca Twój sezon w Lidze Szwajcarskiej był udany. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, halo Robert. Proszę Państwa, kibice hokeja na lodzie na pewno odetchnęli z ulgą. Mariusz Czerkawski skakać nie zamierza. Skaczą natomiast członkowie kadry Polski A, B i C w skokach narciarskich, przygotowujący się do turnieju czterech skoczni. Słabo, zdaniem Apoloniusza Tainera, w pierwszej serii zaprezentował się przymierzany do kadry na turniej czterech skoczni Marcin Bachleda. No tak, ale tutaj też widać, Bachleda jest dopiero 12 po tej serii, ale widać, że jest cała grupa zawodników prezentujących równy poziom. Także Kamil Stoch wyraźnie odstaje, ale już Maciek Kot jest już w tej grupie. Jest w tej grupie również Marcin Bachleda. Zobaczymy, jak się ułoży druga seria, ale myślę, że w tym momencie skład na turniej czterech skoczni jeszcze nie jest przesądzony. Proszę Państwa, w drugiej serii emocji na pewno nie zabraknie. Komentować tę serię, jak cały konkurs, komentuje Sebastian Szczęsny. Za moment powracamy do Zakopanego. A to na Państwa ekranach przedskoczek, a więc jeszcze parę chwil rozpoczniemy rywalizację 30 najlepszych. Z 30 miejsce po pierwszej serii zajął reprezentant Słowacji, Tomasz Zmoraj. Wielu Słowaków startowało dzisiaj w zawodach podczas tej pierwszej serii. Do serii finałowej przyszło tylko dwóch. Na 30 miejscu właśnie wspomniany przeze mnie Tomasz Zmoraj, który za moment rozpocznie rywalizację, i Martin Messik, najlepszy ze Słowaków, który po pierwszej serii zajmuje miejsce 16. No to przedskoczek na Państwa ekranach.
Za moment rozpoczniemy rywalizację. Przypomnę, 17 razy Adam Małysz stawał na najwyższym stopniu mistrza Polski. 8 razy na dużej skoczni. Również 8 razy na dużej skoczni triumfował Piotr Fias. Obaj panowie dzierżą wspólnie ten rekord 8 zwycięstw. No i już wiadomo, że Adam Małysz tego rekordu nie poprawi. Nie ma go tutaj, no ale skoncentrujmy się na rywalizacji innych, a ta jest, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo ciekawa. Tomasz Zmoraj na Państwa ekranach. 17-letni skoczek z Bańskiej Bystrzycy, 104 metry w pierwszej serii. Teraz nieco bliżej, w granicach 100 metrów. Taką odległość prawdopodobnie uzyskał Tomasz Zmoraj. Na początku będą skakali zawodnicy, którzy uzyskali oczywiście niższe odległości, niższe noty. Na do rywalizacji o tytuł mistrza Polski przystąpimy, myślę, nieco później, kiedy będą rozstrzygały się losy podium. 101 metrów, taką odległość w drugiej serii uzyskał Tomasz Zmoraj, a na Państwa ekranach pierwszy z reprezentantów Polski w serii finałowej Wojciech Cieślar. ZZS-u AWF Katowice. 21-letni skoczek. Jest sygnał od szkoleniowca. I Wojciech Cieślar już na rozbiegu. Mocne wybycie, jakby troszeczkę za bardzo pionowo postawiło mu narty. No i nie uzyskał odpowiedniej odległości. Lądowanie też już zrezygnowany. Zupełnie na dwie narty, tak więc niskie noty sędziowskie będą. Wcześniej Tomasz Zmoraj po 16, 16, 15,5 punktu. Za moment poczekajmy na odległość. 103,5 metra. To Wojciech Cieślar. On oczywiście obejmuje prowadzenie. Noty po 15, 15,5 punktu. A na Państwa ekranach Grzegorz Miętus. Ze startu Krokiew Zakopane. Podopieczny trenerów Adama Cyleja i Kazimierza Długopolskiego. A to na Państwa ekranach mignął przez moment Józef Jerządek. No i Grzegorz Miętus już w powietrzu. 28 skoczek po pierwszej serii. Zawodnicy w serii próbnej w pierwszej serii rywalizowali z 14 belki startowej, a więc dość wysoko. Spore prędkości na progu po 94 km na godzinę. 109,5 metra. Taką odległość osiągnął Grzegorz Miętus. Za moment kolejny z zawodników startu Krokiew Zakopane. Sebastian Toczek, 19-latek, mieszkaniec Chochołowa, więc wywodzi się z tego samego miasta, z którego aktualny mistrz Polski na Wielkiej Krokwi Robert Mateja. Bardzo dobrze zaprezentował się w 2004 roku podczas Mistrzostw Polski w Zakopanem. Był 12, wyprzedził wtedy wielu doświadczonych skoczków. No, najwyższe miejsce w Pucharze Kontynentalnym to w lutym tego roku 2007 był 22 w Iron Mountain. 114,5 metra. Taką odległość osiągnął Sebastian Toczek. Tak jest i to jest jak na razie najdłuższa odległość serii finałowej. Sebastian Toczek obejmie więc pyk. Powinien zawitać pierwszą trójkę, jak na razie. Tomasz Pochwała. Za ZZS-u AWF Katowice 116,5 metra w pierwszej serii. O, Tomasz Pochwała do czasów. Teraz ładny skok powyżej 120 metrów. Osiągnął Tomasz Pochwała. Przekroczył tę czerwoną linię oznaczającą punkt konstrukcyjny Wielkiej Krokwi, a więc 120 metr. Tomek Pochwała po tym skoku na pewno obejmie prowadzenie, a nie, jednak o 50 cm zabrakło do tego, by przekroczyć punkt K, 119,5 metra. I to w tym momencie największa odległość pierwszej serii, 117 metrów skoczył Krystian Długopolski, który zajmuje drugie miejsce. Na miejscu trzecim jest Dawid Kubacki. Na miejscu czwartym Martin Messik, piąty jest Tomasz Byrd, na szóstym miejscu Marcin Mąka. Jakub Kot, starszy z braci Kotów. 117,5 metra. Maciej startuje w zawodach Pucharu Świata. Jakub na razie nie, no ale wszystko przed nim.
Ładny skok w pierwszej serii. 117,5 metra. Teraz także dobry, daleki skok. A ładnie technicznie przygotowani są obaj bracia. Maciej Kot zajmuje 8 miejsce po pierwszej części dzisiejszych zawodów. Jakub Kot nieco wyżej. 121 metrów. Taką odległość osiągnął Jakub. I on oczywiście w tym momencie obejmuje prowadzenie. Na miejscu drugim Tomasz Pochwała. Na miejscu trzecim Krystian Długopolski. Na czwartym Dawid Kubacki. A więc Jakub Kot, pierwszy z zawodników, który przekroczył punkt K w drugiej serii, a więc pokonał granicę 120 metrów. Marcin Bachleda, 119 metrów w pierwszej serii. Centrum szkoleniowe Zakopane. Na zaplecze, można powiedzieć, kadra A jak najbardziej. Marcin Bachleda, jeden z członków zespołu, który wyjedzie na turniej czterech koczni, który za parę dni zacznie się w Oberstdorfie. 125 metrów. Piękny, daleki skok. Kiedy rozmawiałem z Marcinem przed dzisiejszym konkursem, jest spokojny, jest skoncentrowany. On bardzo chce pokazać, że potrafi skakać, że potrafi fruwać daleko. 125 metrów, 119 w pierwszej serii i członek naszej kadry, która za parę dni rozpocznie rywalizację w Oberstdorfie w turnieju czterech skoczni, pokazuje się tu z bardzo dobrej strony. A na Państwa ekranach Wojciech Skupień, 119 metrów. Wojciech Skupień już był mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi po raz pierwszy w 1994 roku, a więc 13 lat temu, w 2001 także zdobywał tytuł najlepszego skoczka na Wielkiej Krokwi w naszym kraju. No, w tym roku mu to nie grozi. 119 metrów, taką odległość uzyskał Wojciech Skupień w pierwszej serii. Teraz, myślę, w granicach 115 metrów. 117, taką dokładnie odległość na 117 metrze narty Wojtka Skupnia dotknęły ze skoku. Prowadzi cały czas Marcin Bachleda, 234,7 punktu. No a to za ten doskonały skok na odległość 125 metrów. Tomisław Tajner na Państwa ekranach. Tomisław Tonio Tajner z ZSW w Katowice. Syn obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. Tonio w powietrzu z drobnymi problemami wylądował przed 120 metrem. Zaledwie 115,5 metra. I to spowoduje, że w klasyfikacji generalnej Tomisław Tajner z 10 miejsca, jakie zajmował po pierwszej serii, spadnie nieco niżej. A za moment 9 skoczek po pierwszej części zawodów. A więc już jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Już jesteśmy w gronie tych zawodników, którzy między sobą rozstrzygać będą o to, kto stanie na podium. Stefan Hula. Stefan Hula, junior, ojciec Stefana Huli, brązowego medalisty Mistrzostw Świata w kombinacji norweskiej w Falun w 1974 roku. Stefan Hula także miał już okazję skakać w zawodach Pucharu Świata. On w powietrzu, piękny, daleki skok. Stefan Hula, 124 metry w pierwszej serii. 124,5 metra w serii drugiej, a więc bezapelacyjnie on teraz będzie numerem jeden. Na drugie miejsce zepchnie Marcina Bachledę. Na miejscu trzecim będzie Jakub Kot. Na miejscu czwartym Tomasz Pochwała. Na piątym Wojciech Skupień. Tak na razie przedstawia się klasyfikacja po dwóch skokach. Stefan Hula, 238,3 punktu. Taką ma notę nasz ten zawodnik. O 3,6 punktu wyprzedza Marcina Bachledę. A oto Maciej Kot. Także członek naszej kadry startującej w zawodach Pucharu Świata. Najmłodszy zawodnik Pucharu Świata. 16-latek, 122,5 metra. Maciej Kot osiągnął w pierwszej serii. Jak będzie teraz w serii finałowej? Dobry, daleki skok. Zdecydowanie dalej. Myślę, w granicach 125 metrów. A metr dalej jednak, 126 metrów. Taką odległość uzyskał Maciej Kot, a to oznacza, że ten zawodnik potrafi skakać. Zbigniew Klimowski, jeden z asystentów Hanu Lepisto, z lewej strony przygląda się, jak skacze
Maciej Kot. Bardzo ładnie, równo tu skacze podczas tych zawodów nasz najmłodszy reprezentant. 122,5 metra. W pierwszej serii, również w seriach próbnych, lądował powyżej 120 metrów. No a teraz 126 i on obejmuje prowadzenie, czyli na pewno w Mistrzostwach Polski będzie na miejscu siódmym. A teraz Piotr Żyła. Piotr Żyła, 122 metry w serii pierwszej. Teraz także powyżej 120 metrów. Drobne problemy przy lądowaniu miał zawodnik z klubu sportowego Wisła Ustronianka, także reprezentant Polski trenujący w kadrze A pod okiem Hanu Lepisto. 122 metry. Taką odległość osiągnął Piotr Żyła. Jan Szturc na Państwa ekranach. Szkoleniowiec klubu sportowego Wisła Ustronianka, a także opiekun kadry C. 122 metry. Identycznie jak w pierwszej serii. No, Piotr Żyła nie sprawiał wrażenia zbyt zadowolonego po tym skoku. No bo w klasyfikacji niestety spadnie. Krzysztof Miętus, także reprezentant kadry A. Ze startu w Zakopane. 16-latek. 122,5 metra w pierwszej serii. Teraz bardzo daleki skok. Ładnie pofrunął Krzysztof Miętus. Poczekajmy na pomiar odległości. 125,5 metra, więc pół metra bliżej od Macieja Kota. 125,5 metra. Bardzo ładny, daleki skok Krzysztofa Miętusa. Zbigniew Klimowski powinien być zadowolony z tego, co pokazał ten młody zawodnik. 243,9 łączna nota i Krzysztof Miętus w tym momencie obejmuje prowadzenie, spychając Macieja Kota na miejsce drugie, a Stefana Hule na miejsce trzecie, a na Państwa ekranach Robert Mateja. 123,5 metra w pierwszej serii. Aktualny jeszcze mistrz Polski na Wielkiej Krokwi z 2006 roku. Jeden z najstarszych skoczków dzisiejszych zawodów. Czy Robert Mateja? No nie. Chciałem zadać pytanie, czy Robert Mateja może nie tyle obroni tytuł mistrza Polski, ale stanie na podium, jednak po tym skoku zdecydowanie zaprzepaścił swoje szanse na jakikolwiek dobry wynik podczas tych zawodów. Jest już pewne, że tytułu nie obroni, na podium raczej też już nie stanie. Przed 120 metrem lądował Robert Mateja. Przypomnę, 123,5 metra miał w serii finałowej, teraz zaledwie 117,5. No i to powoduje, że nota 227,8 punktu Robert Mateja w tym momencie zajmuje szóste miejsce. A na Państwa ekranach Łukasz Rutkowski, członek kadry B. Oto Adam Celej, który jest opiekunem kadry B. Naszych skoczków dał znak Łukasz Rutkowski. Kapitalny skok w pierwszej serii, bardzo daleko. Przecież zajmuje czwarte miejsce. Jak będzie w serii finałowej? Nieco bliżej. Nieco bliżej. 120,5 metra, a więc o 4 metry bliżej niż w pierwszej serii. No szkoda, był apetyt na dobry wynik, był apetyt na podium, bowiem i w seriach próbnych, tutaj przed tym konkursem, Łukasz Rutkowski skakał bardzo ładnie, bardzo daleko, po 124, 125, a nawet 129 metrów. Taką odległość osiągnął w serii próbnej tuż przed konkursem Łukasz Rutkowski. A teraz 120,5. No i niestety Łukasz Rutkowski w tym momencie zajmuje dopiero szóste miejsce. A to trzeci po pierwszej serii Rafał Ślisz. A więc jesteśmy już w gronie zawodników, którzy między sobą walczyć będą o tytuł mistrza Polski. Ale słaby skok w wykonaniu Rafała Śliża. 124,5 metra w pierwszej serii. Teraz dużo słabiej. Myślę, że nie przekroczył punktu K. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości, ale to powoduje, że Rafał Ślisz spadnie również z podium. 119 metrów, a więc metr zabrakło do punktu K. Niezadowolony jest zupełnie Jan Szturc. 119 metrów i 233,8 punktów Rafał Ślisz. A więc Krzysztof Miętus już na pewno ma medal. Tylko teraz jaki? A to
Objawienie pierwszej serii. Klemens Murańka, 13-latek. Proszę popatrzeć, jak fruwa to dziecko jeszcze. 126 metrów w pierwszej serii. Brązowy medalista Mistrzostw Polski na średniej klotwi. I teraz bardzo daleki skok także Klemensa Murańki. Wielki, wielki talent. Piękny skok, bardzo ładnie już układa się w powietrzu, spokojnie frunie, w pełni kontroluje swój lot. 125 metrów, tak daleko po frunu teraz Klemens Murańka. Nie jest to może najdłuższy skok, 126 metrów skoczył Maciej Kot, no ale 126 metrów Klemensa Murańki z pierwszej serii. Józef Jarząbek zadowolony, chociaż tutaj dopatrzył się prawdopodobnie jeszcze jakiś błędów. 251,8 punktów i Klemens Murańka już na pewno będzie wicemistrzem Polski na wielkiej krokwi. Znowu wielka niespodzianka, a na górze pozostał jeszcze tylko prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch. 130 metrów Kamil taką odległość osiągnął w pierwszej serii. Nasz jeden z najlepszych skoczków, jak będzie teraz, także bardzo daleko w granicach 126-127 metrów i oto prawdopodobnie nowy mistrz Polski na wielkiej krokwi. Poczekajmy na pomiar odległości, ale nie wydaje mi się, by Kamil pozwolił sobie wydrzeć ten pierwszy w swojej karierze tytuł mistrza Polski na wielkiej krokwi. 20-latek z LKS-u Poroniec Poronin. Jak nie lubi, jak się mówi o nim, następca Adama Małysza, ale to numer dwa naszej kadry. Tak jest, 128 metrów. Taką odległość osiągnął Kamil Stoch i on też zwycięża w dzisiejszym konkursie na Państwa ekranach. Nowy mistrz Polski.